Halo? Mama? Cześć, mama. Ja dzwonię. Dzwonię, no bo... No bo co? No bo... Aha, bo z Hiszpanii dzwonię. W Hiszpanii, na wakacjach jestem. Nie, mama się nie martwi, wszystko w porządku. Wczoraj nam zrzucili koce i lekarstwa i wszystko gra. A, co? A, dzwonię dopiero teraz, bo dopiero mi opuchlizna zeszła. Nie dotknąłem jeżowca. Meduzy też nie dotknąłem. Co? Taką Renatę Żyrardowa. Wiesz co, bo ja ją dotknąłem, a obok stał jej mąż. I on się poczuł bardziej dotknięty niż ona. I zaraz potem, jak on się poczuł dotknięty, to ja się poczułem walnięty. I ja jeszcze chciałem mu oddać, ale już przymknąłem na to oko. Właściwie samo się przymknęło. Mama, ale w ogóle wakacje bomba. Wakacje klasa. Chociaż jak patrzę na tę ofertę z biura podróży, to mi się tylko niezapomniane wrażenia zgadzają. Mama? Hałas! Pierwsze wrażenie, że dzieje się coś niezapomnianego, to jeszcze miałem w Warszawie. Jak żeśmy w 50 osób brali autokar na pych. No, i żeśmy pchali, żeśmy w końcu z Warszawy wypchnęli i dopiero zapalił. No, ale się kierowca zdziwił. A mama, ważna sprawa. Tak na przyszłość, jak mama kiedyś będzie pchała autokar, to mama nigdy nie staje za rurą wydechową. Tak, no tak, no ja stałem. I jak robiłem wdech, to ona zrobiła wydech. To ona zrobiła wydech, no i tak mnie przymroczyło, że się oparłem o Renatę. No dalej to już wiesz, no spuchłem. Co? Klimatyzacja? Jeśli chodzi o klimatyzację, to nas wystawili do wiatru. To znaczy, mnie akurat nie wystawili, bo mi się gęba w oknie nie zmieściła. Co? Nie, przez granicę żeśmy przejeżdżali w ogóle. Na polsko-niemieckiej też żeśmy się nie zatrzymywali. A co? Klimatyzacja. Bo klimatyzacji nie było, ale tylko żeśmy wsiedli, poznałem gości, od razu każdy wyciągnął co miał i zaczęliśmy się aklimatyzować. No. No i po chwili żeśmy się zaaklimatyzowali. Tak żeśmy się zaaklimatyzowali, że nawet na polsko-niemieckiej granicy żeśmy się nie zatrzymali, bo przyjechaliśmy i ja się nawet nie obudziłem. Kierowca też nie. Ale... To jak żeśmy przejechali? No, na Rudego. No, z tego z czterech pancernych. Mama, a oni nam w 39 mało naniszczyli szlabanów? Mama, ale autokar klasa. Przejechaliśmy przez ten szlaban i wszystkie plastry wytrzymały. No, nie no, oczywiście, że nas ścigali, ale wpakowali się na plamę oleju, wiesz, i przestali. Nie no, myśmy nie musieli jej omijać, bo przed nami jej nie było. No. I tak, i żeśmy dojechali i był tak, miało być tak. Trzygwiazdkowy hotel i do tego parking. No parking właśnie akurat był. Jeśli chodzi o gwiazdki, hotel i parking, to tylko hotel nie wypalił. Jak spaliśmy na parkingu, to gwiazd było w cholerę. To znaczy wiesz, to chyba żelało, ale ja nawet lubiłem te burze, bo przynajmniej samoloty nie startowały. Nie no, było ustronne miejsce, mama, ale w końcu, wiesz, przy lotnisku się ludzie nie budują. Zwłaszcza jak obok jest autostrada. No, do morza to było tak, jak napisali, 50 metrów. Tylko, że nie dodali wysokości urwiska. Z urwiskiem było 300.
Co? Mama? Słyszysz? Aha. Mama, no pojechaliśmy na plażę, mama, ale jechać tyle kilosów tylko po to, żeby wleźć na szkło, to czy to mi się opłaca? Ja nie wiem, no. Nie wiem, czy sprzątają plażę, bo ja w autokarze wlazłem w to szkło. Wie mama, jaka była aklimatyzacja? No. Także mama, będę musiał kończyć, bo mi ręka drętwieje od telefonu. Właśnie nie mogę przełożyć do drugiej. No to musiałbym mamie opowiedzieć o tym rekinie. No dobra, no to było tak, że jak wlazłem w to szkło, to wszedłem do morza, żeby sobie opłukać tę rękę. Rękę, nie nogę, dobrze mówię. Mama, a kto mamie powiedział, że ja w to szkło wlazłem nogą? Wie mama, jaka była impreza? No, ale mama, ale wszystkie plastry wytrzymały. Mocny autokar był. No i jak płuczę tę rękę, jakiś rekin się przyczepił. Przyczepił się i gdzieś mnie ciągnie. No i, no, no i tyle, no ale jak, jaki ludojad, no najwyżej rękojad. W porządku, już się goi. Tu w więzieniach mają świetną opiekę. Nie to, co u nas. I no to, bo to było tak, że jak ten rekin mnie dziabnął, to pół godziny później wywaliło go zdechniętego na brzeg. I powiedzieli, że to przeze mnie. To ja specjalnie będę mył rękę, żeby się rekin nie zatruł. To może jeszcze głowę będę mył, żeby wszy były zdrowe. Mama, dobra, niedługo wracam. Co w domu? Co? Tata sobie nogi odmroził? Jak latem? Co? Zasnął z nogami w lodówce? A, wszedł do Bałtyku. No z wodą trzeba uważać. Z wodą nie ma żartów. A co jeszcze? Co się dzieje w ogóle? Hymn w Korei? Kto śpiewał? Edyta? Mama, a plastry jej wytrzymały? Dobra, a jak nasi na mundialu jeszcze powiedz mi? No właśnie, z Portugalią. Do ilu? No dobra, i co jeszcze? Kto został ministrem? O matko! Matko! Właśnie, to ja dziękuję za taką ofertę, wiesz? Ja tu zostanę. Nie, mama się nie martwi. Jakoś się tu zaaklimatyzuję.